Dzień dobry, kochani, dzisiaj do Was przychodzę z nowym tematem. Nie wiem, czy to nie będzie właśnie ten film kierowany też tak bardzo mocno do kobiet, z tego względu, że z jakimś takim tematem się spotkałam ostatnio, który myślę jest dla mnie bardzo ważny, ale być może połączę to z też innymi rzeczami, aspektami w ogóle naszego życia. No właśnie, temat będzie dotyczył też kobiecej miesiączki i tego może na podstawie takich moich własnych doświadczeń, bo tak naprawdę najwięcej dowiedziałam się o sobie w momencie, kiedy pozwoliłam swojej miesiączce po prostu być, kiedy ból ciała, tego co się z nim dzieje, przez prawie ponad 13 lat dawał mi do zrozumienia, co mam ze sobą zrobić, czemu mam się przyjrzeć, który mówił mi i komunikował się ze mną w taki sposób, moje ciało się komunikowało, żebym ja pokochała siebie wewnętrznie, żebym ja zaopiekowała się właśnie sobą, tą moją kobiecością. I no właśnie, kochane, dzisiaj o miesiączce. Ja powiem, jak to troszkę wygląda może z mojej perspektywy i będziecie mogły się w jakiś sposób może temu przyjrzeć, a może będzie Wam to w jakiś sposób też bliskie. Już na moim kanale bardzo jakiś, no myślę, że dawno temu wrzuciłam taki materiał na temat właśnie cyklów księżyca, cykli księżyca. Jak to się ma właśnie do miesiączki, co każdy cykl tam mniej więcej oznacza. Ja to mogę powiedzieć, jak to u mnie trochę właśnie też działa, że początkowo, kiedy w ogóle zaczęłam mieć miesiączkę, po długiej przerwie, moim zdaniem, antykoncepcji, którą po prostu wzięłam tylko z powodu tego, żeby nie mieć miesiączki, dlatego że pracowałam fizycznie, dlatego że mieszkałam za granicą, dlatego że miałam bardzo silne bóle i po prostu nie radziłam sobie, które mnie odcinały na 2 tygodnie. To jest coś niesamowitego, kiedy człowiek po prostu podczas silnych bóli jest odcięty całkowicie od jakby świata zewnętrznego, bo ból oczywiście, po co jest ten ból? Ból skłania nas ku temu, żebyśmy my przyjrzeli się sobie, żebyśmy my połączyli się ze swoim ciałem, nie? Żebyśmy my zobaczyli, pobyli ze sobą, zobaczyli swoje uczucia i emocje, a ja nie mogłam sobie na to pozwolić w tamtym momencie. W tamtym momencie też oczywiście nie miałam tej świadomości, ale teraz jest zupełnie inaczej, minęło już kilka lat i zupełnie inaczej to widzę i właśnie chciałabym się tym z Wami podzielić. Zatem, kiedy ja brałam tą antykoncepcję, to przede wszystkim zamykałam moje ciało na przepływ. Ja nie czułam, ja nie wiedziałam, w którym momencie mam, czy jajeczkowanie, czy jakieś napięcia przedmiesiączkowe. Ja tego po prostu nie miałam. Te moje tabletki były tak dopasowane, że niczego kompletnie nie czułam, nie miałam miesiączki i nie miałam też żadnych bóli. Antykoncepcję wzięłam tylko po to właśnie też między innymi, żeby tych bóli nie mieć, no ale też przy okazji nie miałam tej miesiączki. Ale ja tam kompletnie nie czułam swojego ciała, jakby byłam tak od siebie odłączona, że ja ani nie, te emocje wszystkie, które teraz już znam i widzę, one gdzieś były zamrożone we mnie. Moje ciało w ogóle zamrożone było. Jeszcze zanim brałam, to był tylko jakiś tam okres, to był chyba 1,5 roku czy 2 lata, gdzie brałam codziennie i bez przerwy tabletki, które w ogóle w Wielkiej Brytanii są za darmo, więc też mi to było na rękę. No ale brałam to i to był właśnie tylko ten jeden okres. Przed tym okresem miałam bardzo silne bóle, nie spałam po nocach, ból mnie wybudzał, ból miesiączkowy nie taki, który jest
po prostu jakieś tam skręty macicy, czy w ogóle jakiekolwiek inne dolegliwości takie maciczne. Ja zupełnie inaczej, na innym poziomie czułam ten ból i swoje ciało. On był tak przeszywający. To były po 30 minut silne skurcze, które były kilka dni przed miesiączką, w trakcie i jeszcze kilka dni po. Więc czasem to się składało 2 tygodnie, nie? Ból wybudzał mnie w nocy. Przed samą miesiączką 2 dni był czasem co 2 godziny, więc ja co 2 godziny po prostu byłam wyrywana z silnego bólu. Chodziłam, masowałam się, polewałam zimną wodą, co tylko. Brałam różnego rodzaju leki. Jeszcze mówię przed tą antykoncepcją, brałam tabletki, które kompletnie nie pomagały, bo to w ogóle nie było połączone z tym. Przeszłam w szereg różnych badań. Leżałam kilkakrotnie w szpitalu na to, żeby mi sprawdzili, co ze mną, co w moim ciele się takiego dzieje. Miałam 2 laparoskopie zwiadowcze. Miałam różnego rodzaju rentgeny z kontrastem, czy wszelkiego rodzaju spotkania ze specjalistami naprawdę wysokiej, że tak powiem, klasy ginekologami, którzy naprawdę gdzieś tam znają się na tym, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Stosowałam różnego rodzaju środki, takie trochę też niekonwencjonalne, nie? Czyli na przykład akupunktura, masaże, na przykład czy tajskie, czy jakieś relaksacyjne. Chodziłam również do specjalistów, którzy zajmowali się ziołolecznictwem, gdzie robiono mi różnego rodzaju jakieś takie zabiegi, w których było jakby rozluźnić to ciało, popuścić te nerwy i te napięcia. No i oczywiście to wszystko nie przynosiło skutku i każdego miesiąca po prostu przeżywałam to samo. Moje życie wyglądało tak, że od 21 roku życia, kiedy zaczęły się te bóle, bo przed miałam oczywiście normalną miesiączkę i żyłam bez bólu. Niestety skończyło się to przez później kolejne lata, przez kolejne lata po prostu przeżywałam każdego miesiąca coś kompletnie nie do opisania. Niesamowity ból, niesamowite cierpienie, które myślę, człowiek na dłuższą metę po prostu nie jest w stanie tego przeżyć. No, jednak jest. No, przeżyłam to wszystko. I do czego dążę? To wszystko pokazało mi przede wszystkim, teraz to już wiem, że ja miałam w tamtym czasie po prostu przyjrzeć się sobie i zaopiekować się sobą, ale ja tego jeszcze nie umiałam, po prostu byłam w zupełnie innym świecie, czyli właśnie zarabiania, systemu, podążania za jakimś tam sukcesem. No oczywiście też ja w jakiś tam sposób bardzo też byłam połączona ze swoim ciałem, ze swoją intuicją, więc ja staram się mimo wszystko i tak nie nadużywać siebie, ale jednak wkręciłam się w ten świat tego systemu, tego życia w pośpiechu. Ten świat, on mnie wręcz trochę pożarł, wziął mnie pazurami w to wszystko. Ja popłynęłam, więc ja kompletnie byłam odłączona od tego swojego ciała i żyłam tak, poszukując lekarzy, poszukując właśnie specjalistów, aby się wyleczyć. No, nie znaleziono nic w tych miejscach, które po prostu to miejsce, które mnie bardzo bolało. Żadne środki farmakologiczne, nic. Nic kompletnie nie przynosiło mi jakiegoś takiego ukojenia i spokoju. I po prostu przeżywałam to po prostu zaciskałam zęby i musiałam to przeżyć. Wiele nocy nieprzespanych, każdego miesiąca wiele dni po prostu czasem oderwanych od rzeczywistości. No ale to bardzo mnie zmusiło do tego, żebym ja zaczęła przyglądać się swojemu ciału z innej perspektywy. I kiedy powróciłam właśnie już z tych moich wojaży życia za granicą, powróciłam do Polski i postanowiłam trochę inaczej sobie to życie poukładać w znacznie większym spokoju. I kiedy odrzuciłam w ogóle całkowicie antykoncepcję,
Postanowiłam, że nie ma sensu tego robić. Przede wszystkim poczułam, że szkoda mi mojego ciała i mojego zdrowia. Byłam już na etapie w ogóle też jedzenia troszkę inaczej, troszkę lżej, bez chleba, bez mąki. Ja w ogóle nie jadłam jakichś takich przetworzonych czekoladek, batoników, jakichś takich chemicznie przetworzonych słodyczy już od wielu, wielu lat, ale no jeszcze na przykład jadłam mięso i jadłam jakieś takie różne środki, które, znaczy środki, jakieś takie jedzenie, które no było przetworzone, natomiast zawsze starałam się jednak, żeby jak najmniej jeść takich właśnie gdzieś tam zrobionych w sklepie, czy gdzieś tam przetworzonych takich takiego ciężkiego jedzenia. Ja jadłam bardzo dużo ryb, no coś takiego. No i kiedy właśnie wróciłam do tej Polski, odrzuciłam tą antykoncepcję, to automatycznie z każdego miesiąca na miesiąc ból tak wzrastał przy każdej miesiączce do takiego stopnia, że już nie wiedziałam, co z tym wszystkim zrobić. Intuicyjnie bardzo, gdzieś tam wewnętrznie prosiłam moje ciało, żeby dało mi jakieś takie znaki i poprowadziło mnie w taki sposób, żebym ja wiedziała, co z tym wszystkim robić. Bo jeśli nie pomagają lekarze, jeśli nie pomagają, jeśli zrobiono mi wszelkie badania i nic tam nie znaleziono, to czym to jest? Później jeszcze zrobiłam sobie jedne bardzo takie badanie, takie, które przeskanowało moje ciało, zwłaszcza w tej części, gdzie ten ból bardzo silny się pojawiał. Tam też również niczego nie znaleziono i po tamtym momencie stwierdziłam, już nigdy więcej nie będę chodzić do lekarzy, bo ja ich nie potrzebuję. Bo ja nie potrzebuję lekarzy. Ja w ogóle nie lubię lekarzy, nie lubię w sensie takim, nie ludzi jako ludzi, ale szpitala. Chociaż zawsze znajdowałam tam cudownych ludzi, kiedy gdzieś tam spotykałam się i w ogóle bardzo doceniam ten czas mimo wszystko, bo to moje doświadczenia. Natomiast stwierdzam, że nie potrzebuję jakby tego wszystkiego, bo to mi nie pomogło. To mi po prostu nie pomogło w żaden sposób, choć ci ludzie się starali, jestem dla nich bardzo za to wdzięczna. Natomiast postanowiłam, że jednak będę gdzieś na swoją własną rękę tego szukać. I oczywiście już byłam w takim też na takim etapie mojego własnego rozwoju, mojego ciała i w ogóle też emocji i pracy właśnie ze swoją duszą, z podświadomością, w ogóle z. Zaczęłam czytać z różnych stron, szukać, co z tym wszystkim zrobić, aby wreszcie odnaleźć i zrozumieć, czym to wszystko jest, że ten ból się pojawił. No i oczywiście doszłam do wielu fajnych rzeczy, uważam, że bardzo mądrych zresztą, które poprowadziły mnie nie tylko ku mojej kobiecości, ku odkryciu siebie, kim jestem, jaka jestem, czego chcę, znalazłam wiele traum, wiele przekonań, które blokują moje ciało. Zrozumiałam, jak ja siebie widzę też, w jakim świetle, jak ja siebie nie doceniam, jak ja siebie nie kocham, jak ja siebie nie szanuję gdzieś. Zrozumiałam, że moja kobiecość, ja tylko właśnie tak wyglądam kobieco z zewnątrz i taka jestem delikatna, ale w środku jest coś tak silnego, tak mocnego, tak takiego męskiego, że to było aż ponad tym, nie? I to ciało, ono mi ciągle mówiło, zrelaksuj się, to ciało mi ciągle mówiło, odpuść, to ciało ciągle mi mówiło, zaopiekuj się sobą, swoją delikatnością, zwolnij, zadbaj o siebie wewnętrznie. Oczywiście ono mi wtedy to mówiło, a ja tego nie słyszałam, no bo ja byłam na zupełnie innym poziomie świadomości, bo byłam ciągle w tym systemie, w tym życiu właśnie, w pogoni za pieniędzmi, właśnie w pogoni za jakimś tam sukcesem, za karierą, za zdobywaniem tego wszystkiego, edukacja i tak ciągle gdzieś chciałam być na zewnątrz i byłam na tym zewnątrz, tylko to się odbijało też na moim zdrowiu. Ale kiedy zatrzymałam się, świat się zatrzymał. Ja też bardzo dobrze zrozumiałam ten cały przekaz tego
po co to wszystko jest. Zrozumiałam, że czas zmienić swoje życie. I bardzo intuicyjnie, ale jeszcze nieświadomie, zmieniłam całkowicie moje nawyki żywieniowe. Zaczęłam jeść owoce, warzywa, zaczęłam przechodzić na taki wegański styl życia. Zajęłam się, znaczy zioła to od lat piłam, ale jeszcze więcej. Zaczęłam właśnie przede wszystkim morsować, dbać o to ciało gdzieś w taki sposób bardziej taki trochę taki, nie wiem, czy, jak to powiedzieć, czy duchowy, ale taki na zupełnie innym poziomie świadomości. Robiłam sobie regularnie wszelkiego rodzaju masaże, ale to już wcześniej też. Właśnie i kiedy, ale też chcę powiedzieć, że to jedzenie bardzo dużo zmieniło, bardzo dużo, przede wszystkim z tych 2 tygodni. Nie wiem, czy to tylko jedzenie. Wydaje mi się, że nie tylko jedzenie, no bo w momencie, kiedy zaczęłam szukać tego wszystkiego, skąd to pochodzi, czym to jest, no to odkryłam mnóstwo traum. Już w ogóle sama świadomość, że ja mam jakieś tam traumy i że ja mam jakąś taką ciężką przeszłość i że to są rzeczy, które mnie jeszcze trzymają, które podrywały mnie gdzieś od siebie, gdzie jestem na zewnątrz. Doszłam do tego właśnie, jak się odżywiać, co jest dobre dla mojego ciała, co jest lżejsze, co jest wspierające, no to oczywiście pewne rzeczy jakby pouwalniały się z tego ciała automatycznie, plus to zdrowe jedzenie właśnie, posty, czy tam sokowe, czy posty jakieś takie wodne, czy takie suche, jakby to wszystko doprowadziło do tego, że to moje ciało ja zaczęłam czuć siebie, każdy jego przepływ. Ja zaczęłam czuć swoje właśnie emocje, to co się z nimi dzieje, co się dzieje we mnie. Ja wiem, w którym momencie przychodzi stan jakiś taki bardzo trudny do mojego życia, że ja sobie nie poradzę z nimi, ja to wiem, że przychodzą silne emocje, że przychodzi jakiś lęk. Ja widzę, w którym momencie myśli płyną, które wcale są niewspierające, które są trudne. Ja widzę, że lęk powoduje u mnie ten ból i już on nawet, że silne emocje w ogóle powodują ten ból i ja nie muszę mieć miesiączki, żeby ten ból po prostu mieć i żeby ten ból towarzyszył mi. Ja zauważyłam, że ja mogę mieć ten ból podczas snu. Ja zrozumiałam, że to w ogóle nie jest związane z jakąś chorobą, tylko z tym, co ja mam mentalnie w sobie. Co się dzieje we mnie. I to wszystko tymi małymi krokami właśnie i każdy miesiąc, każda miesiączka pokazywała mi znowu, czego się boisz, bo tam wychodziły takie rzeczy, takie myśli o sobie, takie historie w głowie, takie jakieś z przeszłości rzeczy, z którymi ja byłam, które ja przyjmowałam, które ja wypłakiwałam, w których ja po prostu byłam z tym moim ciałem, w których ja mówiłam sobie tak czasem złe rzeczy, bo to tak było na początku, że kiedy wszystko odrzuciłam i nagle to wszystko wyszło ze mnie, z mojego ciała, czyli zaczęły wychodzić te wszystkie emocje, zaczęłam czuć siebie, zaczęłam właśnie rozumieć, że to moje ciało, ono się po prostu czyści i tam będzie szedł niesamowity shit, no to po prostu ja sobie nie umiałam jeszcze z tym radzić i mówiłam sobie okropne rzeczy przez tam kilka dni, bo ja sobie z tym wszystkim nie radziłam. Ale chcę powiedzieć, że jestem dzisiaj na takim etapie życia, i w takim punkcie, po tych wszystkich trudnych momentach, po tych wszystkich wypływach z tego ciała, które naprawdę czyści się wciąż jeszcze bardzo intensywnie, ale ja już rozumiem to, co się czyści, ja już rozumiem, czym to jest, ja już rozumiem, co wychodzi ze mnie, dało mi to tak głęboki wgląd do siebie i takie w ogóle połączenie ze sobą, że ja
Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale ja zaczynam po prostu być wdzięczna za tą chorobę, która nazywa się chorobą, ale to nie choroba, ale za ten stan, który po prostu, za te emocje, które wszystkie się działy we mnie, one się działy we mnie, za te wszystkie, za to wszystko, co się zapisało przez lata w tym moim ciele ciężkiego, co niosę też, myślę, też z pokolenia na pokolenie, jakby to też jest we mnie, jakby ja to czyszczę i czyszczę nie tylko siebie, nie tylko z tych lęków moich własnych, ale moich rodziców, moich przodków w ogóle. I to jest niesamowite. I ja to nawet czuję. Ja czuję, jak ja poprzez to, jaki ciężar w sobie nosiłam i to, co we mnie schodziło i wychodziło i z czym ja się za każdym razem spotykałam, jest historią w ogóle mojego całego rodu. I ja to czyszczę. I ja to zaczęłam przyjmować. I ja to zaczęłam ukochiwać. I ja to zaczęłam o to wszystko po prostu dbać. Jak o własne dziecko. Jakby bardzo, bardzo świadomie przyjmować to, co cierpi. To, co boli. To, co cię... Z czym cierpieli moi bliscy, kobiety na przykład z mojego rodu, nie? I historia poprowadziła mnie tak, że ja przede wszystkim pokazywałam, każda miesiączka pokazywała mi, nie wierzysz w siebie, nie kochasz siebie, masz bardzo dużo ciężkich, silnych emocji w sobie, które trzeba uwolnić, które trzeba przyjąć i pokochać. Ty siebie musisz pokochać. Kim jesteś, co lubisz i jak żyjesz. Każdy przepływ tego bólu, ja widziałam, w którym momencie on przychodzi do mojego ciała, bo ja po prostu czułam, jak to zaczyna się w moim szybko bijącym sercu, jak to przepływa do mojego żołądka, który zaczyna mnie boleć, a potem do tego punktu, w którym po prostu był tak silny ból, pieczenie, w którym po prostu wiłam się z tego bólu przez kolejne 15 czy tam 20 minut. Widziałam, jak taka fala uderza to w moje ciało, po czym po tam 15 minutach zaczyna przechodzić do lewej nogi i kończy się właśnie gdzieś tam aż na stopie. Ja po prostu czułam ten przepływ, jakby czułam, jakby coś ciężkiego wychodziło z tego mojego serca i przepływało przez ten żołądek, przez tą część, która najbardziej bolała w okolicy właśnie pachwiny i mojego brzucha, właśnie podczas miesiączki albo przed, albo właśnie po, bo to zwykle było przed, po i w trakcie, kiedy były te najgorsze momenty, najgorsze miesiące, a nawet lata. Potem właśnie po tej pracy całej zauważyłam, po takich właściwie po 2 latach zauważyłam, już po tych odstawieniu tych środków antykoncepcyjnych, zauważyłam, że po tych 2 latach bycia w tej miesiączce, bycia w tych stanach, bycia w tym wszystkim, oczyszczaniu swojego ciała z tych toksyn, z tego wszystkiego, z tych wszystkich emocji i traum, ten ból zaczął się zmniejszać. Ale do takiego stopnia, że z 2 tygodni przyszło to do 2 dni. Moja miesiączka teraz wygląda tak, że mam 2 dni lekkiego bólu, który mnie również budzi w nocy, ale ja już sobie z nim radzę. Mam po tych 2 dniach po prostu czuję się, jakbym nie miała miesiączki. Czuję taki głębszy spokój. Stan, który jest jeszcze podczas tej miesiączki, te silne emocje, ja je rozumiem, ja je przyjmuję, ja je biorę, jak takie, no nie wiem, coś, co daje mi taką ogromną informację, dużą informację o mnie, gdzie jeszcze, co jeszcze, w co jeszcze nie wierzę, czego się jeszcze boję. I opiekuję się tym, i pracuję nad tym, i szukam jakiegoś takiego wsparcia, czy u innych ludzi, czy sama poszukuję informacji, które uwolnią mnie mentalnie z tego, co zostało właśnie wpisane, wkodowane i co mnie blokuje, co mnie zamyka i czego się boję. A przede wszystkim zaczęłam programować się na
mój umysł też na dobre rzeczy, na mówienie o sobie dobrze, więc teraz staram się mówić o sobie dobrze i widzę, że nawet jak mam ten ból i przychodzą tak trudne myśli, tak różne historie do mojej głowy, to ja wiem, że to są właśnie jeszcze te traumy, to są jeszcze te schematy, które mi się kiedyś ukształtowały, to jest to te lęki, które zostały zapisane w moim ciele. Ja patrzę na nie tak z boku trochę, przyglądam się im i mówię: a, to jesteś ty, dobrze, ja wiem. Wiem, mam ten lęk. A, on pochodzi gdzieś z mojego rodu. On gdzieś pochodzi z tej historii. On pochodzi gdzieś tam od mojej babki, od mojej ciotki, bo ta historia gdzieś tam się powtórzyła. Ta myśl właśnie związana z jakąś tam historią. Ja to łączę ze sobą i jakby w ten sposób zaczynam uwalniać pomału to wszystko i zaczynam akceptować to przez to, że ja przyjmuję, że to pochodzi z różnych historii. Potem widzę, aha, to jest kolejna myśl. I ta myśl, a tego się jeszcze bardzo boję. Aha. I kiedy jestem w tych trudnych stanach, kiedy czuję te trudne lęki, to zaczęłam wchodzić, jakby odrywać się trochę od zewnątrz i tworzyć schematy, historie znowu, jakieś tam, jakby łapać to. Co tam mnie tak bardzo jeszcze trzyma i czego się bardzo boję, i jakby analizować to, tylko staram się to zostawić, zaopiekować, przyjąć i przyjmuję to w taki sposób do siebie, że okej, to może być, niech to będzie. I sobie nawet to mówię i głaszczę się i mówię: moje kochane ciało, ty tyle wytrzymałeś, nie? Mówię sobie wręcz tak otwarcie, żeby to słyszeć, i głaszczę siebie i daję sobie czas na ten przepływ tego wszystkiego i na tą taką troskę i opiekę. I wiecie co? I ta moja kobiecość, ona zaczęła się gdzieś w jakiś sposób zmieniać. A przede wszystkim staram się dotykać, wracać tak na tyle do siebie właśnie, to co zaczęłam mówić, że do tego miejsca w sobie, które nie jest umysłem. Do miejsca w sobie, które jest takie dobre, takie kochające, takie ciepłe. Oczywiście ja się tego uczę, bo jestem jakby trochę na początku tego, ale ja umiem już wejść w taki stan, w którym jakby ja siebie słyszę i daję sobie w danym momencie to, czego potrzebuję ja. I ten świat zewnętrzny staram się zostawić. Te historie, te trudne momenty, te sytuacje, które mnie bolą, czy to w relacji, czy to właśnie w życiu jakimś takim prywatnym, te problemy, które mnie strasznie przerażają. Więc ja wchodzę wtedy bardzo głęboko w siebie i jakby otaczam siebie tym takim ciepłem wewnętrznym, nie? Gdzieś takim, jakby jestem poza tym, ja jestem po prostu w dzisiaj i skupiam się wtedy tylko na sobie, nie na tym, co jutro, co kto, co powiedział, co zrobi, co zrobił albo co zrobi, tylko ja już wejdę w to takie wewnętrzne światło, w taką czułość siebie właśnie. Ciężko to nazwać słowami dla mnie, ale i ciężko to opisać, ale to jest takie nie w umyśle, tylko w czuciu, w takim bezpieczeństwie wewnętrznym. To jest jakby otaczam trochę, bardziej wchodzę w tą duchową sferę. I to pomaga mi właśnie przetrwać, jakby przestaję, odrywam te myśli, nie, staram się nie myśleć o tym, co tam jest, co tam powstaje, ta historia, bo to tylko wywołuje jeszcze większe napięcie, stres i tylko kołacze jeszcze to wszystko w moim ciele drga i się boi jeszcze bardziej, tylko właśnie do tego spokoju. Szukam go wewnątrz, do siebie. Głaszczę, mówię wtedy do siebie dobrze, jest mi wtedy o wiele, wiele prościej. I chciałam powiedzieć właśnie, że to bardzo, bardzo dużo mi dało, przede wszystkim w tych silnych bólach. Dała również ta zdrowa dieta. Ja nie nazwałabym to dietą, to jest mój styl życia. To jest to, co mi pomaga. To jest to, co mi daje wolność i spokój, minimalizm, to, co mnie uzdrawia wewnętrznie,
to, co mi daje taki wewnętrzny spokój. Ja nie muszę być tak głęboko w systemie, bo w systemie i w pogoni za tym światem, w pogoni za pieniędzmi, ja po prostu dzięki temu, że miałam te bóle, zaczęłam ufać sobie, zaczęłam ufać sile wyższej, czemuś, co jest bardzo połączone z zupełnie inną istotą, z czymś zupełnie mocniejszym, większym ode mnie niż umysł. Zaczynam na poziomie jakby duszy, wiary, głębokiego takiego czucia rozumieć, co się w ogóle dzieje. I że ja nie muszę do niczego i do nikogo się łączyć, z nikim się i z niczym łączyć, prócz tym, co jest we mnie. Ja czuję się o wiele stabilniej, o wiele mocniej. I właśnie wtedy, kiedy wchodzę do siebie, to ja się wtedy łączę właśnie ze sobą. Ja nie muszę być jakaś, jak ktoś. Ja nie muszę się porównywać z nikim. Ja nie muszę mieć idealnego, doskonałego ciała, które mój umysł widzi jako coś doskonałe, albo wierzę, że coś jest bardzo doskonałe. Ja po prostu tą doskonałość szukam w sobie, w tym, jaka teraz jestem w danym momencie. Łącząc się również z tym bólem, który mam, łącząc się z tymi emocjami, które mam, z tym strachem, z tymi lękami, bo to też jest moje. To jest część mnie, która krzyczy i prosi, zauważ mnie, bo to są rzeczy, kiedy ja mówię do siebie właśnie w tych miesiączkach, w tych trudnych momentach, w tych napięciach przedmiesiączkowych, mówię sobie, jestem do niczego, to znaczy, że ja siebie nie kocham. Więc zaczęłam sobie mówić, jestem wspaniała, jestem unikatowa i jestem cudownym człowiekiem, cudowną kobietą, delikatną, piękną. I naprawdę sobie tak mówię. I właśnie to połączenie i ta wiara głęboko taka we mnie daje mi to, poprowadziła mnie w takim kierunku, że ja wierzę, że pieniądze przychodzą w momencie, kiedy są potrzebne, że sytuacje przychodzą w momencie, kiedy mam je przeżyć, że ludzie przychodzą w momencie, w którym mają przyjść, że trudności, które przychodzą do mojego życia, są dla mnie cudem takim, są. Że te trudności, one są dla mnie błogosławieństwem, są dla mnie lekarstwem. Że te trudności są po to, abym ja mogła je przeżyć, abym ja mogła je zrozumieć, zrobić inaczej na przykład, przetransformować się jakoś, przepracować pewne rzeczy, przyjąć je, zobaczyć je i pójść dalej w życiu, lżejsza, wolniejsza. Więc ja każdy ten stan przyjmuję ten stan miesiączkowy, ten stan emocjonalny, zaczęłam po prostu z tym się spotykać też dzięki temu bólowi, dzięki temu wszystkiemu, co przeżywam, z czym się spotykam. Więc ta moja choroba, ten mój stan, te moje trudności z ciałem moim, poprowadziły mnie ku mojej duszy, ku głębszej świadomości, rozumienia świata, ludzi, człowieka, do wyrażania siebie, do takiej prawdy, do kochania siebie w takim w dobrym i złym, jakby to nazwać, w trudnym i w łatwym, w silnych, wysokich emocjach i wibracjach, gdzie po prostu szybuję ponad niebem i w takich stanach trudnych i ciężkich, nie? Jakby zaczęłam wracać do takiego balansu, balansować to ciało, balansować życie moje i jak najbliżej być w tym wszystkim właśnie siebie, swojego serca, swojego ducha, więc ten stan trudny mojego ciała i te bóle wszelkie pozwoliły mi poszukiwać, pozwoliły mi odnajdywać to i poznawać to, kim jestem i czego chcę, jak chcę żyć. I oczywiście wciąż wpadam, jeszcze wciąż wpadam w to wszystko, ale już więcej widzę, ale już więcej rozumiem, ale już bardziej siebie kocham, ale już otaczam się taką opieką i spokojem wewnętrznym i jestem bardzo dumna z tego i cieszę się tym, że wychodzę z takiego naprawdę
też życia, w którym właśnie jest ten pęd za wszystkim i za światem materii taki, nie? Ja po prostu cieszę się tym, co mam. Lubię otaczać się fajnymi rzeczami, dobrymi, sensualnymi, pięknymi, materialnymi. Kochamy mieć pieniądze, lubię je mieć, kiedy one po prostu są dla mnie, kiedy one, ale ja je czuję, one po prostu są jakby tak jak dobry przyjaciel. Ja nie muszę za nimi biec, bo one przychodzą w tym momencie, kiedy ja ich potrzebuję. Ja jej ufam, że one przyjdą w tym momencie, kiedy ja ich potrzebuję. Że rzecz, która jest ze mną, ona jest jak najlepszy przyjaciel. Czy to samochód, czy to łóżko, na którym śpię, czy to miejsce, w którym dom, który mi służy jako mój dach, ja po prostu za nie dziękuję. Zaczęłam właśnie doceniać to, co mam i cieszyć się z tych rzeczy, co mam. Tych właśnie maleńkich. Nie potrzebuję tu mnóstwa różnych rzeczy, gdzie. Zdałam sobie świadomość, że pewne rzeczy, którymi ja się otaczam, nie zawsze dobrze wpływają na moje ciało. Wszelka elektronika i tak dalej. Staram się tego mieć tego tyle, ile ja potrzebuję, ale nie za nadto. Plastików i tych wszystkich innych rzeczy. Staram się po prostu dbać też nie o siebie w ten sposób, nie tylko o moje zdrowie, no bo my to też wdychamy, wszelkiego rodzaju tam, czy perfumy właśnie. To też mi pomogło ten stan mojego zdrowia odkryć, że ja nie potrzebuję wszelkich perfum, kosmetyków, ja ich nie używam. Jedyne, co używam, to jakiś olej kokosowy i do czyszczenia domu octu i sody. Biorę w olejkach eterycznych też, które są właśnie dobre i zdrowe i tak dalej. Mają ten zapach przepiękny, który jest taki kojący dla zmysłów. I właśnie nie nadużywać też tego świata. Jakby staram się nie nadużywać, bo to po prostu będzie wpływało na kolejne pokolenia. Ja zaczynam od siebie właśnie. Staram się używać środków naturalnych, czy do włosów, czy do mycia ciała, czy do prania na przykład, nie? Jakby lubię taki naturalny zapach, lubię spać przy otwartym oknie nawet zimą, bo ja lubię świeże powietrze. Ja się po prostu duszę, jakiego nie mam, nawet w górach, bo ja mieszkam obecnie w górach. Wcześniej mieszkałam w samych Tatrach, więc tam też w ogóle były cały czas zimy silne i tak dalej. Teraz o tyle dobrze, że łagodniejsze zimy są w tym miejscu, w którym jestem, ale mimo wszystko kocham te zimy i uwielbiam mroźne zimy, upalne lata. No właśnie, ale poprzez ten mój wewnętrzny dyskomfort przez tak wiele, wiele lat zaczęłam rozumieć, dochodzić do tego, te puzzle zaczęły się składać w całość. Kim jestem, czego chcę, jak chcę żyć, o moim ciele, o świecie, o innych ludziach. I ta praca wewnętrzna jest na tyle głęboka, że ja właśnie dlatego postanowiłam, że będę pomagać też innym ludziom dochodzić do tego, kim jesteś. Czego chcesz, jak chcesz żyć. Spotykać się ze swoimi bólami, ze swoją chorobą, akceptować ją i przyjmować. Więc, kochani, jeśli macie ochotę, zapraszam do mnie na spotkania online. Spróbujemy z waszym tematem, spróbujemy z waszą historią sobie poradzić i jak najwięcej dojść do tego, abyś ty zrozumiała, kim jesteś i czego tak najbardziej potrzebujesz i o czym jesteś i jak wspaniałym człowiekiem też jesteś, abyś mogła do tego dojść. Zatem tyle, kochani, dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Życzę Wam cudownego dnia, popołudnia, wieczoru. Subskrybujcie mój kanał, zapraszam, komentujcie. To będzie dla mnie również przyjemne, te Wasze komentarze. No i cóż, kochajcie się mocno, dbajcie o siebie i wzrastajcie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.